Hej moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Rago i zapraszam was do kolejnego odcinka z Mafii 3. Ari called me a bit ago. Spent 20 minutes chewing my behind all the pieces. Told me he wanted to meet me at Mama Rigetti's bakery, wherever that is. Don't worry, won't take me long to find him. I'm glad you're going after him. No one raises his voice at Grand Perdue, but the nerve. Word of the wise, don't get in bed with mobsters. You'll live longer. Okej, okay, lecimy w takim razie załatwić kolejnego pacjenta, który oczywiście podniósł głos na Granta. Z tego co wiem, Grant strasznie się obudził tą sytuacją. Obudził, co ja gadam, jakie obudził? Strasznie się oburzył i na pewno nie spodobało mu się, dlatego też idziemy załatwić Artiego Higginsa. Słuchajcie, misje poboczne u Granta naprawdę były bardzo szybkie. Co prawda było tam bardzo dużo przeciwników do załatwienia. W każdej z tych misji pobocznych naprawdę spora ilość tych przeciwników była, ale za to wystarczyły chyba dwie misje poboczne, żeby znowu mieć tą rozmowę z Grantem i mieć możliwość konfrontacji właśnie z kolejnym przeciwnikiem, ale ja starałem się przejść wszystkie misje poboczne, natomiast wydaje mi się, że nie wszystkie mi się udało przejść, chociaż na mapie wydawało się, że żadnej już nie ma, a tak czy siak, jak sami widzieliście, gra, tytuł zapytał nas o to, czy na pewno chcemy kontynuować, bo oczywiście kontynuacja spowoduje zniknięcie tych misji pobocznych, ale mimo wszystko ja sobie kontynuowałem, ponieważ no żadnych tych misji pobocznych i tak już nie widziałem na mapie, a szkoda byłoby marnować czas, żeby po prostu szukać ich. Dobra, jak sami widzicie, mam do czynienia pierwszy raz z bronią, z krótką bronią, z bronią podręczną, która strzela tak szybko i która zadaje tak duże obrażenia, niczym shotgun. I szczerze mówiąc, powiem wam, że jest to bardzo fajny sprzęt, natomiast przeładowanie z tej broni jest no niestety niezbyt zadowalająca i może to sprawić, że w sytuacji, w której naprawdę jesteśmy ostrzeliwani, możemy mieć wielkie kłopoty, ponieważ może nam się skończyć amunicja, no i niestety to przeładowanie może spowodować, że no, że nadzwyczajnie padniemy. Okej, zbierzmy sobie apteczkę, bo jak sami widzicie, mamy tylko 3 zastrzyki adrenaliny i te 3 raczej nie wystarczą nam w tej misji, tym bardziej, że już jeden zużyliśmy w tym momencie. A, tam mamy jednego gościa, okej. Tam widzę, kolejny się rusza. Cholera, zastrzeliłem go czy nie? Tak, udało nam się go załatwić. W takim razie lecimy na górę, ponieważ tutaj na górze jest naprawdę spora ilość tych przeciwników. A nie zapominajmy o tym, że głównie właśnie chodzi o to, żeby ich... O cholera! Żeby ich tutaj załatwić. Kurde, przydałaby nam się amunicja, bo niestety... Wow, został nam tylko jeden strzał w takowym shotgunie. Ale całe szczęście, że udało nam się oczywiście zamienić sobie tą broń. Niestety złą wiadomością jest to, że cholera... Że znowu nie mamy amunicji, a do tego... nie mam żadnej apteczki i naprawdę może to się bardzo źle dla nas skończyć. Miło by było, gdybyśmy naprawdę znaleźli tutaj jakąś apteczkę, ale... Znaczy apteczkę, nie wiem co mi się uzdrało z tymi apteczkami. Bo to jest apteczka, no nie oszukujmy się, ale lepiej i bardziej profesjonalnie brzmi, jeżeli mówię ten zastrzyk adrenaliny, tak? Mam nadzieję, że uda nam się go szybko załatwić, żeby tutaj nikt z nami nie zrobił porządku, ale widzę, że
przeciwnicy zaczynają głupieć, jeżeli wchodzę w konfrontację właśnie z ich szefem. Widzicie to? Widzicie to? On stoi i patrzy. Niesamowite to jest. Dobrze, widzę, że Vito troszeczkę poprawił swoje budżety, swoje finanse i zarabia tyle samo, co Cassandra. Dlatego też tym razem przechodzimy do Burka i jemu ofiarujemy ten piękny biznes. Can you send some guys to South Downs? Help keep it in our hands. Well, send me a lodge out there. But you gotta know I ain't happy about how the last sit down went. Hard to not take that kind of fucking personal. After I was discharged, I wandered around for a couple, 3 months, did some odd jobs. I got arrested once or twice for fighting. But I always kind of knew I was going into seminary. It just took a little while for it to sink in, I suppose. Once I was done with seminary, Bishop Jenkins sent me to St. Michelle's Home for Colored Boys. That orphanage was a pile of shit from the day I got there till the day I left. But I loved it. I loved helping those boys. No szczerze mówiąc, nigdy bym się nie spodziewał, nigdy bym nie powiedział, że ksiądz... widzicie? Udało nam się zdobyć współpracownika materiału wybuchowe po raz kolejny, czyli miałem rację, nie miałem szczerze mówiąc o co się martwić, a już troszeczkę zaniepokoiło mnie to, że no, że straciliśmy takowego współpracownika, ale na szczęście udało nam się go odzyskać. Tak też myślałem, że tak będzie prędzej czy później. Teraz w takim razie musimy porozmawiać sobie ze słodkim Denem, bo widzę, że tutaj jest jakaś przygotowana dla nas pogaduszka, dlatego też wybierzmy się do niego i zobaczmy, co tutaj ciekawego dla nas mają. Tak jak wspominałem, no, nigdy bym się nie spodziewał po tym, że po księdzu, że był takim łobuziakiem, jak sami widzieliście, on sam osobiście przyznał się do tego, że trafił nawet 2 razy do aresztu za bójki. Słuchajcie, moi drodzy, ciężko jest sobie wyobrazić księdza, który naprawdę siedzi w areszcie za bójkę. Okej, jesteśmy na miejscu i z tego co widzę musimy dostać się na samą górę, a mianowicie na dach. Chociaż nie jestem pewny, ale chyba tak. Zgadza się. We know each other? Huh. You're sweet Danny Little. You follow boxing? Some. A friend who worked for my old man was obsessed. Said you go the distance. You got that championship match coming up, right? Yeah, that's kind of why I need your help. These Marcano cats. Man, they got this dude called Two Dicks Peralta running a sports book out the Wilcox Saloon. Comes up to me while I'm sparring. Tells me I gotta go down in the 5th. Or else. What'd you say? She told him kiss my ass. Next day, somebody broke my brother's arm in 3 places. You all right? It's how they do. I hear Two Dicks even grabbed with that boy Eddie Kenner. Except I think Two Dicks got his eye on Eddie doing some off-book fighting for him. You hear things about nigga fights here and there. Make a lot of money if you know how those fights go in. Christ. I'll go after Two Dicks people. See if I can find out more about how he runs things. Maybe even find Eddie. Śmiesznie to brzmi. Ludzie przechuja. If you want to know what he's up to. Przechuj zarabia krocie na przerobionych automatach do gry w South Downs. Zniszczy je. Okej. Zniszczymy hazard, bo oczywiście nie zapominajmy o tym, że maszyny są... że gra na maszynach jest naprawdę wciągająca i myślę, że wiele osób wiele różnych problemów sobie narobiło przez takowe maszyny. Dobra, musimy
dojechać do miejsca, w którym właśnie takie maszyny się znajdują. Podejrzewam, że większość tych misji pobocznych głównie będzie polegała na tym, żeby zniszczyć te maszyny, ale z tego co widzę, mamy również Rocky wszedł do organizacji, bla bla bla, zdemonstruj swoją obecność, coś tam, coś tam. Dobra, zaraz zobaczymy, na czym będzie to wyglądało, na czym będzie to polegało i jak to będzie wyglądało. A tymczasem skupmy się na zniszczeniu mienia, na zniszczeniu tych maszyn, które oczywiście są raczej prowadzone nielegalnie. Słuchajcie, tutaj mamy kilku... Dobra, ja od razu z grubej rury wjeżdżam. Koktajl Mołotowen! Mam nadzieję, że... Aha, światek dzwoni na policję, dlatego też jeżeli światek dzwoni na policję, to ja sobie, o, skorzystam z tej opcji, której chyba nigdy na materiale nie używałem, dlatego też musiał być ten pierwszy raz i po prostu musieliśmy skorzystać sobie z opcji, która tutaj jest... która tutaj jest możliwa do wyboru i powiem wam, że jest to bardzo ciekawa opcja. Ponieważ może nam to uratować nieraz dupę, do tego często może być tak po prostu, że oj, 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 że musimy uciec. Taki głupi zacik. Dobra, wiedziałem, że tutaj przyjdziecie. Ale nie wiedziałem, że mi się skończy amunicja. Ktoś jeszcze? Został ostatni przeciwnik, który mam nadzieję, że nie pożegna nas, ale na szczęście mu się nie udało. Dobra. Aha, okej. Moonwalk party. Chodź tu, gnoju. Nie udała cię ucieczka. Puh! I wylądował. Dobrze. No i jak sami widzicie, jest to jedna z tych misji pobocznych, których oczywiście tutaj twórcy dla nas przygotowali. Niestety żadnych maszyn chyba... Chociaż nie, niszczyliśmy, bo przecież rzuciłem koktajl Mołotowa. To były te maszyny oczywiście, z których... raczej wiele osób korzystało i z których był nielegalny biznes. No i słuchajcie, na samym wstępie zobaczcie, mamy fajną brykę, którą naprawdę możemy sobie poszaleć. Jest to jedna chyba z moich ulubionych samochodów w tej serii. Zobaczcie, świetnie się go prowadzi, do tego źle nie wygląda. Tylko powiem wam, że naprawdę jest ona chyba rzadko spotkana, ponieważ jadę nią może trzeci raz z rzędu, czwarty. No na pewno nie miałem z nią do czynienia nie wiadomo ile razy. Dobra, zadzwonimy sobie po amunicję. No i może odłożymy sobie pieniążki, bo nie daj Boże okazałoby się tak, że po prostu... ktoś by nas zabił, no i byśmy stracili gotówkę, której oczywiście nie możemy stracić. Która oczywiście jest nam bardzo potrzebna. Chociażby do kupowania kamizelek i innych pierdół. Dobra, dzięki. Tylko nie odjeżdżaj z tą kasą. No i mamy od razu na wstępie jakiegoś przeciwnika, którego po cichutku załatwimy. Mam nadzieję, że nikt nie zauważy tego, że próbujemy załatwić jednego z bandziorów. Założyłbym tutaj z miłą chęcią podsłuch, ale niestety mamy za mało tych podsłuchów. A mianowicie mamy tylko jeden. O cholera, troszeczkę źle to rozegrałem, ale dobra, na szczęście mamy Thompsona, więc nic nam nie grozi. Zastrzyki adrenaliny również mamy, więc jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Na pewno nie jest to sytuacja, która mogłaby nam zagrozić. Oj, ale... Nie. Lecz się, mordo, lecz się i uciekamy stąd. Zobaczcie w ogóle, ile tutaj mamy przeciwników. Nie wiem, szczerze mówiąc. Cholera. O nie. Wiecie co? To jest chyba jednak ta sytuacja, w której możemy stracić życie, ale niekoniecznie.
Chowaj się, ziomuś, chowaj się! Dawaj go! O fuck! No i mamy kłopot ze względu na to, że cholera, zużyliśmy ostatnią apteczkę. No i nie mamy już żadnej, nie mamy, musimy jakoś uniknąć tutaj tych strzałów, które oczywiście lecą w naszą stronę. Cholera, nie mamy... Ojej, znowu nam się skończyła amunicja. Wiecie co zauważyłem, że im więcej... Ojojoj, cholera. Tak było blisko, ale prawda jest taka, że tak naprawdę gdyby nie te posiłki, które przyjechały, to raczej bez żadnych problemów bym tutaj rozprawił się z tymi przeciwnikami, no ale niestety wartownik zaalarmował swoich kumpli, no i tak właśnie skończyła się ta historia. Dobra, mam nadzieję, że gdzieś tutaj w okolicy się zrespimy i od razu pojedziemy sobie powtórzyć, że tak powiem. W sumie nie musimy powtarzać, bo przecież główną osobę tutaj wyeliminowaliśmy. Straciliśmy tylko $55. O matko boska, no chyba nie wytrzymię. Dobrze, że to jest $55, a nie $5000, bo już z 5000 to by było, wiadomo, troszeczkę gorzej i bardziej byłoby mi szkoda tego, ale myślę, że to nie pierwszy i nie ostatni raz. I słuchajcie, tutaj w pobliżu mamy kolejną misję poboczną, dlatego też lećmy sobie rozprawić się z tymi przeciwnikami, no i później pojedziemy sobie do Leniego Davisa, bo szczerze mówiąc miałem już porozmawiać z nim chyba w poprzednim odcinku, ale niestety no jakoś tak wyszło, że nie było okazji. Wow, zobaczcie, zauważyłem również, że im dalej jesteśmy, im więcej przechodzimy tych misji pobocznych, tym więcej przeciwników znajduje się w tych misjach pobocznych. Aha, ci też w ogóle nie wiem, co oni chcą wyczynić. Oni idą, gdzie oni idą? No nie wiem, nie mam pytania. Nie mam zielonego pojęcia. Najpierw oczywiście zawołamy handlarza bronią, żeby kupić sobie kamizelkę kuloodporną i żeby zaopatrzyć się w kolejną amunicję. Czekajcie, bo on tutaj się zawiruszył, cholera. Jak zwykle gościu ma problem z dotarciem do mnie i zamiast przyjechać od drugiej mańki, to on nadzwyczajnie jedzie sobie od strony, która jest kompletnie, tak powiem, nie po drodze. Okej. No i słuchajcie, nie wiem czy zauważyliście, ale udało mi się rozwinąć troszeczkę ilość zastrzyków, którą możemy nosić przy sobie. Wcześniej mieliśmy bodajże 4 i bardzo się cieszyłem właśnie z tego powodu, że mamy te 4, ponieważ ten jeden mógł nam o wiele... mógł nam po prostu nadzwyczajniej uratować dupę. A teraz jak sami widzicie, mamy 6. Mamy możliwość uniesienia 6 tych zastrzyków, dlatego też... O, bardzo się cieszę z tego powodu, po prostu wystarczyło ulepszyć Lincolna u handlarza, którego odwiedzamy tak często. No i mam nadzieję, że oczywiście uda nam się jeszcze bardziej ulepszyć tego Lincolna, bo widziałem, że tych ulepszeń jest zdecydowanie więcej. Dobra, opcja jest tego typu, że jeżeli wejdziemy od razu tutaj, to wyświetli nam się informacja o tym, że wtargnęliśmy na właśnie na obce terytoria. A nie chciałbym, żeby przeciwnicy zobaczyli, że tutaj jestem, ale niestety wartownik znowu zaalarmował swoich przyjaciół. Ale prawda jest taka, że oczywiście udało
Ach, jednak nie. Jednak nam się nie udało. Chciałem powiedzieć, że... No co jest? Chciałem powiedzieć, że udało nam się powstrzymać go od telefonu do przyjaciela, ale niestety on był pierwszy. No i cholera, znowu jesteśmy obkrążani z każdej strony i nie mamy gdzie się schować. Zobaczcie, tych przeciwników jest tak dużo, że ja mam problem z poradzeniem sobie. Ale ja sobie kulturalnie tutaj poczekam na nich i ich pozałatwiam. Mam nadzieję, że bez większych problemów. Chociaż... Jednym z większych problemów jest to, że niestety w tym momencie skończyły nam się apteczki i znowu możemy mieć problem z tym, żeby po prostu nadzwyczajniej nie paść. Wow, ale dostałem. To było naprawdę bolesne. No i widzicie, policja tutaj już jechała, próbowała mnie złapać. Nie wiem, gdzie ona pojechała, chyba tam, tak. Mam rację. I gdyby nie to, że użyłem sobie tej dyspozytorki policji, to raczej... Miałbym dosyć konkretne kłopoty i myślę, że musiałbym się pogodzić z tym, że po raz kolejny padłem. Ale na szczęście dyspozytorka nam pomogła i nie mieliśmy żadnych problemów z policją. Okej, zbierzmy sobie hajsik, bo oczywiście hajs zawsze jest mile widziany, nie tylko w krach chyba. Tutaj gdzieś jeszcze... Aha, tutaj, okej. Wow, tym razem kafla podnieśliśmy, no. Myślę, że jak najbardziej przyda nam się ten 1000. No i kolejny raz możemy sobie założyć podsłuch, dlatego też ja zrobię to z miłą chęcią. Na szczęście mamy wystarczająco dużo urządzenia, które oczywiście pozwala nam na założenie tego podsłuchu. No i widzicie, w momencie, kiedy udało nam się założyć ten oto podsłuch, na minimapie pojawiła nam się niebieska ikonka, która oznacza to, że tutaj znajduje się jakiś plakat. Tylko cholera, żeby się do niego dostać, muszę sobie wejść tu, a żeby sobie tutaj wejść... Aha, okej, udało się. Jak sami widzicie, no próbowałem, ale niestety nie wychodziło mi to. Ale całe szczęście, że w końcu Lincoln... Przemyślał to i stwierdził, że jednak warto jest tutaj wejść. Okej, czekajcie, zobaczmy, co my tutaj jeszcze ciekawego możemy zobaczyć, rozwiązać i wykonać. Dobra, wiecie co, te misje poboczne, tak jak mówiłem, ja sobie wykonam już poza odcinkiem, a teraz kierujemy się do Leniego. Jimmy Kavar called. He's at the City Hall construction site and wants to see me. He knows. I don't know how, but he knows I've been helping you people. He's gonna kill me, or I'm going to jail. Then he'll kill me. Oh, God. Go home to your wife, Lenny. Pack a bag. Get out of town for a couple days. When you get back, this will all be over. You'll talk to Jimmy? Sure. Kavar's waiting for you. Biedny Lenny. Naprawdę chłopaczyna się załamał, nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, ale wujek Lincoln, oczywiście jak to na wujka Lincolna przystało, wszystko naprawi i porozmawia z każdym. I wiem już tak naprawdę, jak wygląda rozmowa Lincolna z jakimś pacjentem. No, o ile można w ogóle to nazwać rozmową, no bo... Lincoln to raczej nie rozmawia, Lincoln po prostu załatwia sprawy po męsku. I powiem wam, że przez całą tą historię naprawdę Lincoln bardzo dużo osób poznał. Nie spodziewałem się, że będzie to tak wyglądało, nie spodziewałem się, że będziemy mieli do czynienia z taką ilością osób. No ale okej, byłem tutaj
w poprzednim odcineczku i powiem wam, że dosyć ciekawa misja, znaczy to była misja poboczna, w której musieliśmy podłożyć ładunek wybuchowy pod dźwig, który nie stoi, który leży tutaj, jak sami widzicie. I szczerze mówiąc myślałem, że to ten dźwig, ale był to drugi dźwig i była taka jakby mała cutscenka, w której to właśnie ten dźwig wybucha, przewraca się na budowlę i wszystko rujnuje. No ale mówię wam to po to, żebyście później nie mówili, że oczywiście wszystkiego wam nie pokazuję albo coś w tym stylu. Ale jak mam być szczery, nie straciliście zbyt wiele. Myślę, że gdybym wam nie pokazał... gdybym wam nie pokazał tej konfrontacji, stracilibyście o wiele więcej niż jakbym wam pokazał właśnie wybuch tego dźwigu. A, fajnie wiedzieć, że znowu brakuje mi amunicji. Tutaj widzę, jakiś gościu chodzi i wydaje mi się, że znajdują się tutaj, chociaż mogę się mylić. I wychodzi na to, że mylę się, cholera. Gdzie są ci przeciwnicy? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, dlatego też ja sobie go oleję i lecę na górę. A nie mogę lecieć na górę. Najpierw to ja muszę się zaopatrzyć mimo wszystko w apteczki, no bo... Jak dobrze wiecie, ciężko jest przejść jakąkolwiek tutaj misję bez odniesienia jakichkolwiek ran. Myślę, że jest to raczej nierealne, dlatego też musimy, tak jak mówiłem, zaopatrzyć się w tą adrenalinę. Ach, znowu jak zwykle musiał się wybrać nie wiadomo gdzie. A temu co się stało? Ten też ma ze sobą problem. Jej, powiem wam, że minął już chyba miesiąc, a ta gra naprawdę jest tak zbugowana, że to aż się w głowie nie mieści. Nie spodziewałbym się tego, że po miesiącu twórcy nadal nic nie zrobią z tym, jak zachowują się te głupie boty, które naprawdę czasem mają bardzo dziwne problemy ze sobą. Aj, no i niestety wartownik po raz kolejny zadzwonił po swoich sojuszników, czyli po naszych wrogów. Niestety oni przybędą lada moment, dlatego muszę się przygotować na to, że za chwilę może być tutaj niezła jadka. No i tak jak mówiłem, nie musiałem długo czekać na naszych przeciwników. Lada moment, się pokazali tutaj. Cholera, dawaj go. Ej, no co on jest, jakiś niezniszczalny? Czy co, bo... Naprawdę, wpakowałem w niego tyle kul. I tak się właśnie skończyła moja zabawa, cholera, z przeciwnikami. Dobra, widzimy się za chwileczkę. Okej, moi drodzy, powiem wam, że to chyba była jedna z najtrudniejszych konfrontacji, z jakimi w ogóle miałem do czynienia w całym tym tytule, a podejrzewam, że jesteśmy już niedalecy, żeby oczywiście dopaść Markana i jesteśmy coraz bliżej zakończenia tej serii, dlatego też czuję, że teraz już większość właśnie tych misji pobocznych będzie polegała na takich większych awanturach, w których to będziemy musieli załatwić jakiś tam agencików. Dobra, ktoś jeszcze? Z tego co widzę, chyba zostało trzech przeciwników, którzy próbują tutaj nas wyeliminować, ale mam nadzieję oczywiście, że nie uda im się wykonać swojej misji życiowej. No bo nie chciałbym znowu po raz kolejny powtarzać tej misji, a powiem wam szczerze mówiąc, że robię już chyba aktualnie czwarty raz, a wszystko to przez posiłki, które były wzywane oczywiście przez wartownika. Wszystko to psuło moje plany, no i niestety
musiałem powtarzać po raz kolejny i po raz kolejny i znowu tą misję, ale jak to się mówi, do trzech razy sztuka, co prawda nie jest to trzeci raz, tylko czwarty, tak jak mówiłem. Ale najważniejsze oczywiście jest to, że tym razem udało nam się dotrzeć do Jimmy'ego i chyba uda nam się go załatwić, chociaż chociaż różnie to bywa, szczerze mówiąc. Sami dobrze o tym wiecie, że tak naprawdę chwila nieuwagi może doprowadzić do tego, że po raz kolejny będę musiał powtarzać tą misję, ale jak sami widzicie, udało się ją w tym momencie wykonać i mam nadzieję, że teraz nic nas nie zaskoczy. Downtown. Need some help securing it. No worries, lad. They're on their way. Hold tight. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Udało nam się przejąć kolejny interes, udało nam się przejąć budowę, z którą troszeczkę się zmagałem, ale najważniejsze oczywiście jest to, że się udało. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Jeżeli oczywiście się podobał, to dajcie wam łapkę w górę i pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią. Oczywiście, jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, ewentualnie jakieś uwagi, to również powiedzcie mi, zwróćcie mi uwagę, a ja oczywiście postaram się to naprawić. Ja teraz spadam, więc trzymajcie się, siemanko.